Światło jest zgaszone. Lampka w kontakcie miga. Status, że zapala się światło jakiekolwiek latarki czy cokolwiek. No, lampka zaczyna świecić na stałe. Jaki to ma wpływ? Jak to jest zwykłe listwo, ale stare, które nie ma żadnych nadal. Proszę bardzo. Światło latarki jest. Lampka liczby świeci się na stole. Proszę. Zgadzam się latarkę. Lampka w listwie zaczyna pulsować i przygasać. Wystarczy, że się pojawia jakiekolwiek źródło światła. Jakkolwiek, proszę bardzo, zapalam latarkę w tle. I lampka na listwie świeci się stałym światłem. Gaszę światło latarki. Zaczyna migać. No, nawiedzona listwa, no, słowo daje. Jeżeli nie słyszysz, przestań migać teraz. Reaguje. Światło. Listwa pali się. Listwo ale stare, najzwyklejsze. Światło latarki świeci. Wystarczy jakiekolwiek światło na listy. Lampka się świeci normalnie, tak jak powinno, że jest prąd, wszystko działa. Wystarczy zgasić latarkę. Źródło światła wystarczy, żeby znikło. Zaczyna migać. Teraz włączę inną lampę. Inne oświetlenie, proszę bardzo. Lampka świeci się normalnie stałym światłem. Ale co do cholery światło do palenia się lampki w listwie? Przeciwprzypięciowy. Ale nawet biorę zwykłą osobną latarkę, nie powiązaną z gniazdkiem. Z prądem i jak światło latarki świeci, to lampka w listwie się pali. Wystarczy, że światło latarki na latarkę. Widzicie, wszystko jest ok. Nasze światło latarki. Lampka w listwie miga. No, nawiedzona, normalnie nawiedzona listwa, słowo daje.